Dzień dobry państwu. Można powiedzieć jak co dzień 9:09, a zatem czas na rozmowy o sprzedaży, albo raczej wokół sprzedaży i oczywiście dla sprzedaży. Ja się nazywam Dariusz Milczarek i to może nie jest takie ważne jak to, że dziś witam niezwykłego, fantastycznego, nowego w tym programie gościa. Dla mnie wcale nie tak nowego, już znamy się lata. Grzegorz Radłowski. I teraz uwaga. Dlaczego Grzegorz Radłowski? Dlatego, że jest turbo ekspertem od rozwoju, o sprzedaży nawalił książek. Tutaj aż zrobimy product placement, a to nie wszystkie jeszcze, bo jeszcze ma w głowie, z dwie, przynajmniej. Jest facetem, którego poznałem wiele lat temu przy okazji jakichś projektów rozwojowych. Dla mnie premium. Jak to... Dzień dobry, witam serdecznie, witam Darku, witam wszystkich. Rano. Mamy kawę, czyli say Espresso rządzi, więc jak turbo, no to tylko może być o sprzedaży. No, oczywiście, że bo o czym może być, prawda? Przecież my jesteśmy od sprzedaży, więc mówimy o sprzedaży. Grzegorz, ja chciałem powiem Ci szczerze: jak pomyślałem, że Cię będę tu gościł, to tematów, o których mógłbym z Tobą porozmawiać jest wiele i zresztą trochę dotkniemy tych tematów. Ale powiem Ci, że tutaj się bardzo często przejawia taki temat pasji, entuzjazmu, satysfakcji. No bo głównie chodzi o to, że jak mówimy dobry, efektywny, skuteczny sprzedawca, handlowiec, to znaczy, że sprzedawca zaangażowany, który to kocha, który jest owładnięty myślą o tym, że to, co robi, jest cudowne, fantastyczne. I trochę w tym jest, wiesz, takiego, ja to taki triki trochę, takie, ale pomyślałem sobie, no to pogadajmy o tej pasji. Co to w ogóle jest ta pasja i czy ona rzeczywiście jest taka ważna? No jest... Bardzo ciekawe zagadnienie i takie wielopoziomowe. Teraz dlaczego? Dlatego, że to, co widzimy tak powierzchownie, to oczywiście jest temat i to znasz doskonale, Darek. Ciągle bądź zaangażowany, tak. bądź jeden za, najarany na klienta, Tak, tak, tak czasem możemy powiedzieć. Ale można powiedzieć, że jak sobie weźmiemy taki rozkład normalny Gaussa, taki dzwonowaty, tak. który jest bardzo ciekawy, dość popularny przecież, też w sprzedaży przecież, tak. to jak sobie weźmiemy tych tak zwanych pasjonatów, którym właściwie ja to nazywam, ani w sprzedaży klient nie przeszkadza, ani produkt, ani usługa, ani tak. cokolwiek innego, czyli walą po prostu, robią dokładnie to, co mają robić i właściwie nie potrzebują żadnego szefa, szefowej, nikogo takiego, to ich jest, ja wiem, to jest tak naprawdę 0,16%. Tak? Tak. Czyli to jest naprawdę to jest malutka grupa. To są ludzie, którzy są tak naturalnie najarani, tak. że oni najczęściej albo zostają przedsiębiorcami w konsekwencji rozwoju kariery w sprzedaży, albo na początku właściwie szukamy ich, ja to nazywam nie jak igły w stogu się, jak biedronki. One trochę zdają znać o sobie, ale są mało widoczne. To z, ich z, jest mała grupa. Zobacz, ale patrz jak się złożyło, że 100% ludzi tutaj przy tym stole to jest właśnie ta grupa. Tak, zobacz. prawdopodobnie. prawdopodobnie jesteśmy jest. w tej grupie. Tak nie? jest, jesteśmy w takiej, tak, to są tacy naturalni pasjonaci, ja to nazywam, że to są ludzie, którzy właściwie jak szukali, jak dotykali, wiesz, tego czym się zajmować w życiu, to jak dotknęli takiej gąbki o, o sprzedaży, to mówią, pff, o to mnie w ogóle wchłania, nie, jak wodę, po prostu ściągam, ściąga, sprzedaż mnie wciąga, tak, i to jest ta grupa, tylko znów wielki dylemat zespołów w sprzedaży generalnie jest taki i w ogóle pośród nas jako sprzedawców, że tych ludzi jest rzeczywiście unikalna, unikalna liczba. Z tak. drugiej strony, to jest ciekawe, że w tym rozkładzie normalnym gaussa, oni są odchyleni na prawo, o tutaj, tak w tej malutkiej tak. części. Ale ta grupa, która jest odrobinę wcześniej, ich jest najczęściej około 40%, i to już jest grupa, bardzo ciekawa, ja to nazywam. Dlaczego? Dlaczego moim zdaniem, tak naprawdę, to jest grupa, która powinna być też fatrela takiego autora dobrego technikach sprzedaży, który pisze. To jest to, że tych ludzi można najwięcej nauczyć, tak? Czyli oni są najbardziej. 40% to rozumiem, po stronie entuzjazmu, tak. ale jednak nie wariatów. Ee, nie czpunów. Nie nie nie, dokładnie, dokładnie. To są tacy ludzie, którzy jak ich bierzecie wy w sandlerze na szkolenie, albo przygotowujecie tak. ich do roboty, e, albo macie projekt rozwojowy wewnętrzny, to, to oni są, ja to nazywam są, Bill Campbell, fajnie o tym pisze, coachable. Oni są wyłczani. Tak, ty, 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 ty im coś mówisz, a oni nagle Darek, biorą to w życie i ty widzisz i mówisz. Które to im się klei, nie? To im się skleja. I znów oni nie mają za chwilę, i to też uwaga, to jest istotna uwaga. Nie będzie tak, że oni za chwilę będą mieli 100% strzałów trafionych. No, nie ma tak. No, bo mówię się takich ludzi, to są tylko ci pasjonaci, tam taki malutki ułamek procenta, którzy mają prawie 100%. Są na rzeczy ludzie, którzy powyżej 90% skuteczności mają na pewno. Tak? Ale ci, którzy są w tych 40%, są najbardziej wyuczalni. I uwaga, teraz ja uważam osobiście, że ludzie w pracy, w środowisku pracy, nie rozwijają się, Panie Darku. I to jest przewrotna teza. Tak. I teraz powiem Ci zaraz dlaczego. Ale mówisz o tych 40%, czy mówisz w ogóle? Tak, ja, ja ci powiem, że w ogóle generalnie raczej, że, że ludzie się nie rozwijają. Rozwijanie się to jest moment wyboru na przykład kierunku studiów, mhm. profesją, jaką się chce, wiesz, zająć. To ja sobie mogę. Czy ja chcę być wiesz, strażakiem, może sprzedawcą, może wiesz szamanem sprzedaży, albo e, wiesz, kimkolwiek innym, kim chce, czy konsultantem. Tak. Ale tak naprawdę. Y My mówimy o uczeniu się. I ludzie się uczą w dwóch płaszczyznach, dlatego muszą być coachable, jak się ładnie mówi, nie? czyli muszą być wyuczalni, ci w 40% są, bo oni się uczą albo Darek w treści pracy. Tak. Czyli treści produktu, serwisu i tak dalej. To jest jedna noga, a drugiej nogi, którą się uczą, cholernie ważna uważam, to są wszelkiego rodzaju tak zwane po polsku mówiąc, behaviory, czyli zachowania. W tej tak. Social and behavioral learning to się tak ładnie po angielsku nazywa. I teraz jak zatrudniamy ludzi w sprzedaży i jak my jesteśmy z ludźmi ze sprzedaży, to obserwujemy te dwie rzeczy. Czy człowiek otrzymuje informację zwrotną, konkretnie sztukę feedbacku, o której ja ostatnio pisałem, i czy ją jest w stanie aplikować. W obszarze treści pracy, albo w obszarze social and behavioral. No, level. Dobra, ale poczekaj, ale powiedz mi taką rzecz. No? Skoro zaczęliśmy od tego, że mówiliśmy o, że znaczy taką myślą przewodnią jest to posiadanie albo nieposiadanie pasji no tak nie jest. tego zaangażowania. Tak jest. To teraz, gdyby tę część tych 40%, tych 40 ludzi, tak. którzy się są w stanie jakoś kształtować i tak Mówisz, że się nie rozwijają, po że się uczą. Tak jest. To teraz, czy to znaczy, że oni też mają jakąś osobistą pasję, właśnie? Czy to jest, czy to jest bardziej pewna kompetencja, cecha, że są otwarci na świat, ciekawi? Przecież człowiek otwarty na świat nie musi mieć zaraz wielkiej pasji. Tak, prawda? On tak, po prostu tak. jest otwarty, tak. skupiony, rozumie, czym jest dla niego własnego cel, chce realizować swoje plany. Tak. Możliwe, że to jest jego motywator, Oczywiście. a nie jakaś. Dziwna pasja. Tak. Czy ty masz wrażenie, że, że, ta, ta, że ta pasja w związku z tym jest jakoś skorelowana bardzo silnie z tą, z tą, z tą taką gotowością do uczenia się? E, absolutnie tak. Teraz z jakiego powodu? Zobacz, że artyści, jak, jakby, jak to jest, że, że się ludzie stają artystami na przykład, malarzami, muzykami. Jestem z wykształcenia skrzypkiem pierwszego na przykład. Jak grałem na fortepianie. Na przykład, tak? Czyli też nas gdzieś tam ciągnie w te światy, nie? Ale teraz pytanie jest, jak to się stało, że ty wziąłeś, siadłeś do tego fortepianu i na przykład z, jakiejś, z jakiegoś powodu nikt nie stał z boku, a ty zaczynałeś plumkać pomału, później zaczęły się jakieś pasaże, później się zaczęły jakieś utwory. Jak to się wydarzyło, Darek? Nie, nie u, mnie to, u mnie to było oczywiste, u mnie to było Znaczy, no u mnie to było to, że ja trochę ko kopiowałem. Najpierw kopiowałem moją tam kuzynkę, tak. ale ja po prostu, wiesz, ten, ten dźwięk, tą muzykę miałem w sobie. To tak. był jakiś mój, mój talent, tak? To ta moja moc, tak mi się wydawało wtedy. Tak jest. I kopiowałem nie... zresztą ten talent, ale... To, ale, to ale to czułeś, ale to, no to czuć. właśnie to, to, jest, to, jest, to jest ta pasja według Ciebie, to jest taki To rodzaj... jest, to jest taki, Wiesz co, to, jest, to jest ten flow, o którym mi tali taki węgierskiego pochodzenia y, Amerykanin, y, m, którą książkę napisał przepływ. I właśnie hmm. to jest to. To jest coś takiego, że dotykasz tej materii. I nagle cię to zaczyna wchłaniać. Na przykład tracisz poczucie czasu. I teraz ja często nazywam to, że ci pasjonaci w sprzedaży, to są ludzie najczęściej ci, którzy są też kształtowalni, czyli i ci, i ci tacy sąsiedzi, ja to nazywam w firmie, siedzą najczęściej obok siebie albo mają częste kontakty między sobą. To są ludzie, którzy się właśnie stymulują, cały czas pobudzają w sobie tą pasję. Czyli po pobudzają ale to, to, to żeby, pasja, żeby tam być. Ale to jest taka no. pasja według ciebie do rozwoju? Tak. Czy to jest taka pasja... Do sprzedaży, kurczę, no nie wiesz, nie wiem, ja tak zawsze się śmieję, tak, jak zapytać. Tak, tak ludzi młodych, kim chcieliby w życiu zostać, tak. to nie znam nikogo, kto by powiedział, chciałbym być handlowcem, tak, prawda? No, Mogę być tak. profesorem, tam lekarzem, tak, 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 kierowcą tak. tira, tak. policjantem, tak, tak. ba, nawet złodziejem, tak, tak, ale tak. ktoś, kto powiedział, jestem tak. handlowcem, no nie, no tak. to do czego oni mają tą pasję? Tak, do tak. To co to jest za pasja? To jest coś takiego, to jest, to jest taki komponent typowo emocjonalny i wolicjonalny, czyli ja mam dwie dzielnice Warszawy w sobie, wolę i ochotę naturalną, a nie brudno i włochy, po drugiej stronie ludzie mieszkają, pozdrawiamy. No to, dobra, to dobra, będziemy a, tak jest. Będę to kontynuował. Ale wolę i wolę, y, wo, mają wolę i ochotę. Czyli to jest takiego, że ja nie muszę mieć zwierzchnika nad sobą, a ja siedzę i to, i, i to po prostu robię. Wiesz, jakie często ja, się, czasem się pytają menadżerowie, na przykład w firmach zauważyłem, a czasem sprzedawcy, co, jak to poznać, czy ktoś ma pasję, czy, do czegoś, nie? Tak. Ja mówię, wiesz, co, sprawdź, co ma, przepraszam za wrażenie, w toalecie, jakie książki u niego leżą. Okej. Okay. Okay? To jest jeden z probierzy, tak? Żeby sprawdzić, nie? Taki tak teścik. Więc, więc z tą pasją to nie jest tak, że ona jest, wiesz, jakoś dana, czy to jest błogosławieństwo Boga. To jest kontakt na poziomie... Twojego mikro, jakiegoś talentu, który nosisz w sobie, a ty jeszcze o nim nie wiesz, z materią, której dotyka. Nie? Czyli takie w przypadku sprzedaży. No dobrze. To bardzo dobra puęta na dziś. Słuchaj. Będziemy to kontynuować, bo to jest fascynujący temat. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. Życzę mi miłego dnia i po prostu ja już nie mogę doczekać tego, co się zdarzy jutro. Na razie. Na razie. Trzymajcie się.